Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już Witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Omierz na jaką wysokość względem powierzchni Ziemi należy podnieść cegłę o masie 2 kg, aby jej energia potencjalna wzrosła o 0,2 kJ. Czy na jaką wysokość? Względem powierzchni Ziemi należy podnieść cegłę o masie, aby jej energia potencjalna wzrosła. Czyli jest tu zmiana energii, czyli mówimy o delta energii potencjalnej, czyli zmiana, różnica, jak kto woli. Ważne jest to, że trzeba zauważyć, że tu mamy to w kilojoulach. A to musi być w dżulach, czyli wymnażamy to razy 1000 i otrzymujemy 200 dżuli. Zapisujemy sobie wzór. Może być z tą delta P. Podstawowy. Mamy doliczyć się h, czyli dzielimy na m razy g. Z tej strony M z M -ką się podzieli, G z G się podzieli, będzie 1, a 1 razy H to po prostu H. Odwracamy i podstawiamy. G to 10 m na sekundę kwadrat lub 10 N na kilogram. Jednostki te są naprzemienne. 100. Nie, przepraszam, bo to się skróciło. 10 metrów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.